Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie jest, czy jesteśmy otoczeni przez nienormalnych, czy jesteśmy otoczeni przez oszustów politycznych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego to mówię? No Biden jest przy żłobie, no i teraz gazety z podnieceniem rozpisują się o tym, że z satysfakcją, z jakąś dziwną satysfakcją, że w Brazylii umarło więcej osób niż w Ameryce, bo w Brazylii umarło średnio liczone na 7 dni. W Brazylii umarło 1573 osoby, a w Ameryce 1566. No ale każdy normalny człowiek rozumie, że w Ameryce jest powiedzmy 340 milionów ludzi, a w Brazylii jest 200 milionów. Także te proporcje są jednak, nie można liczyć osoby za osoby, jeżeli się nie liczy na milion. Tak, tak. No ale brzmi ciekawie, tak? Brzmi ciekawie. No i rok minął w Ameryce w kwietniu, w marcu zamknęli cały kraj w zasadzie, to jest, miało być 2 tygodnie. No, każdy normalny myślał, że 2 tygodnie wyłapią wszystkich chorych, posprawdzają, z kim chorzy się kontaktowali, zbiorą te kółeczka i będzie zlikwidowany. No tak to się odbyło w południowej Korei, w Singapurze. W Singapurze, no to lata temu, jak ja byłem w Singapurze, to kiedy był oryginalny SARS, bo trzeba pamiętać, że korona, no to jest SARS-2. W zasadzie oryginalnie to się nazywało SARS-CoV-2. No a zostało z tego wszystkiego tylko COVID, czy tam korona, koronawirus. To już 15 lat temu, to no 10-15 lat temu to była ta pierwsza fala. No, pamiętacie chyba tam jeszcze te ptasie grypy i tak dalej, ale cały Singapur był pusty. Nie było ludzi, no ale kiedy samoloty lądowały, to kiedy ludzie przychodzili, turyści, no to tam mieli kamery termiczne i po prostu patrzyli na twarze i ktokolwiek był troszeczkę cieplejszy, to go wywoływali, mówią, słuchaj, gdzie mieszkasz, gdzie będziesz mieszkał, jak długo, to i tak, sprawdzaj temperaturę, jakby się coś działo, to daj znać. No ale to wszystko miało być w Korei, to średnio każda osoba powiedziała, że się spotkała mniej więcej z 15 osobami. W Ameryce wydali ciężkie miliony, ciężkie miliardy na sprawdzanie, kto z kim się widział. No i wszyscy ci, którzy chorowali, to przez rok w zasadzie, to każdy mówił, że się spotkał z jedną albo z dwoma osobami. Także to jest kompletny idiotyzm. No i ten cały rok, te restrykcje covidowe, 365 dni. To jest po prostu makabra. No burza po prostu, pioruny zniszczyły kraj. Człowiek, który stał w niedobrym miejscu, po prostu został trafiony piorunem. A najbardziej trafiony piorunem, no to został niestety Donald Trump. Jego po prostu ta pandemia i komuniści, którzy wykorzystali to, po prostu załatwili go. Większość ludzi będzie pamiętała Trumpa, że z tego napadu garstki maniaków na kongres, no ale to już było po wyborach. To się miało nic do czynienia z samymi wyborami. A dlaczego on stracił? Dlaczego on nie został wybrany? No przez pandemię. Przez pandemię komuniści po prostu dopadli do grdyki Trumpa, no i zaczęli atakować go pod konto pandemii. Do tego stopnia to było tak zorganizowane, że Pfizer i Moderna, dwie firmy amerykańskie, które tam od lat bazowały, czy planowały, pracowały nad tą koronawirusem, no bo to jest normalny wirus, pochodna tam grypy, no to oni 3 dni
po wyborach ogłosili, że mają pozytywne rezultaty, wiedząc 3 tygodnie przed wyborami. Czyli to są te komunistyczne świnie, które załatwiły 75 milionów republikanów i Trumpa. Pamiętajcie o tym, jak uzyskaliście władzę. Wszyscy komuniści, którzy głosowaliście na Bidena, właśnie tego rodzaju oszustwo zrobiliście. No i Biden po prostu swoich doradców miał. Jedyny jego plan to był atak na Trumpa za koronę. Trump pozwolił organizacjom medycznym, przedsiębiorstwom medycznym rozwinąć to. Moderna dostała tam chyba 100 miliardów dolarów, także miała dostarczyć tam po $20 za strzykawkę. No ale komuniści amerykańscy z naokoło Waszyngtonu, z naokoło stolicy, to oni bombardowali Trumpa już nawet przed COVID-em. Przed COVID-em to był nieustanny atak, cała te bagno, nieususzone bagno było po prostu związane z... Wszyscy się sprężyli i atakowali Trumpa. Pomiędzy te wszystkie plotki, te oświadczenia, ruskie połączenia, i tak dalej. Także pandemia im strasznie pomogła. Biden sam w sumie, no to naprawdę trzeba być wrednym i perfidnym, żeby oskarżać Trumpa, że Trump jest osobiście odpowiedzialny za śmierć wielu ludzi. No to jest bandytyzm polityczny. Wirus się nie przejmuje przekonaniami politycznymi nikogo. Po prostu to jest wysłannik śmierci. No i po prostu zabija przypadkowo. Także każdy normalny by sobie pomyślał, że przepraszam, jakaś taka pandemia zjednoczy kraj. No niekoniecznie. Ameryka jest na takim rozstaju dróg, kiedy 11 września był napad i prezydentem był George W. Bush, no to też się wydawało, że Ameryka się zjednoczy. Zjednoczyła się na jakiś czas, ale później się błyskawicznie rozpłynęła. No i teraz komuniści już od 15-20 lat walczyli, czy przygotowywali się do przejęcia władzy, żeby zrobić jedno partyjny system, Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich. To już jest poprzez Clintona, poprzez Obamę, nawet działali mocno, kiedy W. Bush był, kiedy Trump. Szykowali się wszystkie te komunistyczni komisarze, szykowali się właśnie na ten dzień. No i co się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się, że ten amerykański system po prostu lewacki wykorzysta wszystko, żeby osiągnąć jednopartyjną władzę. Na początku to nie było tak za dużo informacji. Były te w stanie Washington, czyli to jest na od strony Pacyfiku, od Kanady, to jest stan Washington, stolica Washington, to jest tu na wschodnim wybrzeżu. No to tam ludzie umierali, w Nowym Jorku umierali. No i wszyscy ci niby fachowcy, epidemiolodzy, lekarze, wszyscy ci pracownicy odpowiedzialni za zdrowie, no to uwierzyli, że można popatrzeć na 1918 rok. No to była wielka epidemia tej tak zwanej Hiszpanki. W Ameryce niby umarło 500 tysięcy osób. No i wzięli, te badania były takie, że w St. Louis, w Luizjanie, tam wprowadzono te ograniczenia, te wszystkie maski, no a w Filadelfii nie wprowadzono. No i tam były jakieś takie różnice w ilości śmierci. No i zdecydowali fachowcy, kretyni, zdecydowali kompletne zamknięcie. Nikt nie patrzył na konsekwencje tego, nikt nie patrzył od strony ekonomicznej, nikt nie patrzył od strony fizycznej, od strony psychologicznej. Ta cena w ogóle nie była brana pod uwagę. Jedyne co było, to było tak, warto oszczędzić jedno życie, nawet jeżeli mamy rozpierniczyć cały samolot.
No i to było takie rozumowanie. Oszczędzić jedno życie, żeby, ale rozpierniczyć cały samolot. Nie było, nie było jakiegoś tego, tego balansu. No i doszli do wniosku, że to, co 100 lat temu działało, no to i dzisiaj powinno działać. No i zamknęli Amerykę na trzy spusty. No Amerykanie się zgodzili. Amerykanie się zgodzili, zastosowali te maski, zaczęli pracować z domu, część potraciła pracę kompletnie. Ale jednak kiedy Amerykanie poszli do domu, no to politycy wzięli zakosy i zaczęli wyrzynać po prostu, atakowali Trumpa i Republikanów, szczególnie socjalistyczni demokraci. Tacy gubernatorzy jak Zilianois, czy Cuomo z Nowego Jorku, czy Jay Inslee, to oni wszyscy komunistyczni zamykali. Prasa. No i prasa po prostu, to Gazeta Prawda, to Radio Prawda, to jest po prostu komunistyczne szczekaczki, to szmatławce i tak dalej, i tak dalej. Oni zostali ormowcami po prostu systemu komunistycznego i oni całą tą strategię kompletnego zamknięcia popierali. Popierali, wychwalali pod niebiosa Nowy Jork, wychwalali pod niebiosa Kalifornię, wychwalali wszystkie te stany, które kompletnie zamknęły ludzi. No i z drugiej strony demonizowali, czyli od demonów, od robili diabłów z wszystkich tych republikanów, czyli DeSantis na Florydzie, Abbott w Teksasie, czy Kemp w Georgii. No to oni wszyscy zrobili z nich demonów, demonizowali ich. No i tłumaczyli, że to po prostu jest koniec świata, jeżeli stany są otworzone. No i środki przekazu zrobiły. No zrobiły tą afrykańską wojnę plemienną. Po prostu to są, tak jak w Afryce są Tutsi i Hutu, czyli oni i my, i po prostu jedni muszą zarżnąć drugich. No i prasa stanęła, powiedzmy, po stronie komunistów. Także no, strasznie dużo Amerykanów straciło. Tak patrząc z perspektywy, no to po tym, jak zamknęli te wszystkie szkoły, jak biznesy były zamykane, jak się likwidowały, jak psychicznie ludzie nie wytrzymywali tej swojej samotności, no to miałoby sens. Każdy normalny już po pewnym czasie tłumaczył, że no, trzeba stanąć, popatrzeć się, co działa, co nie działa, co mamy zrobić, ale nie można zamykać. To nie, prasa po prostu podtrzymywała tych komunistów wszystkich, żeby jeszcze bardziej zamykać. Niektóre stany pootwierały się, ale całe takie narodowe przemyślenie, czy co trzeba zrobić, nie nastąpiło. Nowy Jork, no zdecydowanie widać, że Nowy Jork po prostu spieprzył, a Floryda nie spieprzyła. No to nie ma dwóch zdań. Teksas nie spieprzył. Wszystkie te stany, powiedzmy, normalne, republikańskie, konserwatywne, pracujące, płacące podatki, oni się pootwierali, no i mają jakieś tam ograniczenia, ale ludzie chcą żyć. Także następnym razem, kiedy pandemia przyjdzie, no to jednak na tych ekspertów to nie ma co liczyć, no bo oni nie patrzą po prostu na od strony ekonomicznej i psychologicznej. Oni patrzyli tylko na ilość śmierci. Nowy Jork jest po prostu pusty. Nowy Jork to już jest cień tego, co było. Ten Nowy Jork nie wiadomo, kiedy wróci do siebie. Broadway jest pusty, Times Square jest pusty, Manhattan jest pusty, tam wszystko jest puste. No i tak samo jak Chicago, czy Los Angeles, czy San Francisco, większość tych miast prowadzonych przez komunistów jest puste. Ale Biden, on po prostu chce redystrybucję pieniędzy i on chce
obywateli, którzy będą dla niego głosować. Teraz, kiedy przepchnie te 2 tryliony następne rozdawnictwa, no to przypuszczalnie pójdzie dosyć szybko w kierunku jakiegoś otwierania szybszego. Jest to szczepionki same w sobie, tak? CDC, czyli to jest organizacja odpowiedzialna za choroby zakaźne, no to oni już stracili kompletnie szacunek ludzi. Oni tyle narobili błędów i pomyłek, no bo z tymi maskami to było dobrze, jest niedobrze. Później testowanie, dobrze, jest niedobrze. To otwieranie szkół, jak dawać te szczepionki, komu dawać szczepionki. W Ameryce dali na pierwszą linię szczepienia były ludzie w więzieniach, którzy teoretycznie skąd mieli dostać zarażenia. Oni byli przed emerytami, oni byli przed nauczycielami, taki idiotyzm ogólny. Teraz trzy miesiące po zaczęciu szczepień, no to CDC zaczęło w zasadzie mówić, że ludzie, którzy są zaszczepieni, no to mogą mieć mniej więcej normalne spotkania z innymi, no ale też nie za długo. Także te straszenie jest nieprawdopodobne. Tak samo pewne restrykcje dotyczące CDC nie powiedziało, że ludzie, którzy mają szczepionkę, nie muszą unikać latania samolotami. No, statystyka pokazuje przez rok, że te latanie samolotami, no to nie było źródłem tego rozprzestrzeniania. Szczególnie, że badania pokazują, że filtry w samolotach mają tak wysokiej efektywności filtrowanie, że na poziomie szpitalnych sal operacyjnych. Tak samo CDC nie mówi, czy tam mówi, wspomina, że ludzie, którzy byli zaszczepieni, mają się spotykać z małym ryzykiem ludzi, którzy są niezaszczepieni. No ale mówią, żeby to ograniczać do członków rodziny. Także restauracje, teatry, balangi jakieś, urodziny, no to już wszystko odchodzi. No w Izraelu mówią, że 90, że ci zaszczepieni, no to całe te zachorowania spadają do 90%. No i te szczepionki to jest tak, że ludzie, no część się zdecyduje, no ale trzeba wrócić do normalności, trzeba pilnować tego, żeby ludzie mogli pracować, zarabiać. No nigdy nie będzie tak, że jest ryzyko do zera, no a większość tych polityków i lekarzy, fachowców, oni chcą mieć zero. Na początku to było obniżyć tą krzywą. Skąd ta krzywa się w ogóle wzięła? Wyliczyli, że w 1918 umarło pół miliona, to teraz wyliczyli, że jest 2 miliony i że 2 miliony umrze w ciągu pierwszego miesiąca czy dwóch, a w szpitalach jest tylko 100 tysięcy. To powiedzieli, zamiast tak, to ma być tak i będzie 2 miliony umarłych przez 2 lata, ale chociaż szpitale będą leczyły. Także to jest wszystko, to jest tylko to, że zamiast tego miało być to, a teraz chcą mieć zero. I to jest ta makabra. Kiedy wrócimy do normalności, no trzeba głosować, na przyszłość trzeba głosować za normalnymi. Za dużo nienormalnych dostało się do polityki, za dużo nienormalnych dostało się do urzędów, do wszędzie naokoło nas. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję za konserwatywne myślenie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.